Dobra, udało mi się dorwać. To jest mikrosamochód ZD. Trafikara. 100% elektryczny. Tak, tu jest Toro ZD. Tu ma jakiś bagażnik, który jest taki na średnie zakupy. I to jest jego wnętrze na dwie osoby. Taki malutki, ale wsiadamy i zobaczymy, co z czym to się je w ogóle. Tu nie musisz go wyjmować, ale odpalić pojazd. Kluczy to. Dobra. Dobra. Fajnie, fajnie. Teraz tak. To jest gaz, to jest hamulec. Ten hamulec to mogę włączyć oprócz Zido. Praca to jest D. Jest gdzieś pas, dobra, pas. Sterka. O, jakie kurde animacje. CD. Tu jest TGS. Tu jest OK. Menu jest. Wyłączę sobie to wszystko. Ja wyłączę to radio. Żeby oczywiście nie grało na wideo bez sensu. Menu chińskie. Gdzieś te, ale dobra. Tu jest skrzynia biegów. Gdzieś te resy, dobra. To ja to zrobię tak. Ja to położę tak jak było na ostatnim wideo. Jedziemy i zobaczymy, co my tu mamy. Reverse. Dobra. Nie. Momencik. Tu jest. Kamera parkowa. Gdzie tu się zwalnia? Power outlet, gdzie tu się zwalnia? Ręczny. Volume, może pokażę, tu widać lepiej. Volume, mode, mirror, ustawianie, otwieranie tych. Przenoszę się do jazdy. Lewą nogą zwolnij nożny. Jest power to zrobione. Lewą nogą zwolnij nożny hamulec. Gdzie jest ten nożny hamulec? Stojący. Tu? Nie, tu. To jest normalny hamulec. Prawą nogą, wciśnij przyciski lewą nogą. Zwolnij nożny hamulec. Kurde, flag. Niby wszystko jest wytłumaczone, ale nie jestem w stanie znaleźć tego nożnego hamulca postojowego. O, dobra, jest, znalazłem. Gdzieś jest taki przełącznik. No to ruszamy, dobra. Do tyłu. Działa. Hamulce działają? Dobrze. Do przodu i spróbuję stąd wyjechać w takim razie. Światła? Normalne? Dobra. O, dobra. Jedzie. Oj. Dobra, hamulce ma dobre, tylko muszę się nauczyć z nich korzystać. Oczywiście. Dobra. Muszę przyznać, że ustawianie fotelika ma dość wygodne. Lusterko tylne. Jedziemy, dobra.
drzwi się zamknęły, proszę bardzo. Po wnętrzu bym się nie spodziewał. Bateria tam jest. Dobra. Jak puszczam ten, to zwalnia. Czy ten ma być? Ja się mam 25 km. No on jest zupełnie na wyczerpaniu. Ale widzę, że on tam jest. On przejechał chyba między. Przebieg 510 km, proszę bardzo. Mamo. Znów ta sztuka. Dobra. Więc tak, po pierwsze paruje mi szyba. Mam menu po chińsku, nawigacja. Okej, trzeba bardzo ostrożnie z hamulcami. Pamiętam, automat elektryk. Śmira jak śmira. Nie ma jakiejś super mocy. Kwestia ustawienia furtki fotelu, czy to, że jest takie małe po prostu. Jeżeli chodzi o samą jazdę, da się jeździć po portalu. Czyli
ciekawych rzeczy, hamulec ręczny jest pod nogą. No to dlatego, że tak szukałem. Czy tam hamulec postojowy, no to się nazywa, nie, bo to nic. Dlatego, że właśnie nie zawsze jest ręczny. Ale dobra. To właśnie limit prędkości w nim, ale to jest samochód, mikrosamochód typowo miejski, więc nic dziwnego. Okej. Jeszcze jedna rzecz, którą zauważam. Bardzo czuć dziury i wszelkie nierówności w drodze. Okej, nawet jakby strasznie hamulca nie trzeba, ponieważ rekuperacja energii. A? To menu po chińsku jest piętne. Mam nadzieję, że da się to zmienić. To jest po prostu... No nie. Dobra. Szyba mi przestała parować, a tu jest włączone. Dobra, tu teraz widzę, że jest ładnie to wszystko podświetlone, tylko po prostu nie miałem czasu się tym, że tak powiem, zajmować. A jadę tu dlatego, żeby przetestować jego możliwości limit. Ponieważ on ma teoretycznie do 85, a tu jest gdzieś 80, więc zobaczymy, czy serio te 85 da się z niego wyciągnąć. Dobra, ruszamy. Widzę śmiganie tym po mieście jak najbardziej. Czy coś więcej poza tym? Nie sądzę. To, że on ma... To jest akurat straszne. On ma po prostu delay, czyli ten na migaczach ma delay. Ma opóźnienie na migaczach. To jest... ciekawostka.
manewrowalny jak każdy elektryk, nawet bardziej, bo jest mały. Nie, naprawdę, ma jakieś pół sekundy ma opóźnienie na migraczku. Pół sekundy opóźnienia. Dobra, ja się tu próbuję w tego. Ale z drugiej strony te migracze ma... Strasznie cicho wyskakują. Dobra. O, tu jest dziura jakaś, tu jest coś, tu jest jakiś tam. Oczywiście. Jedziemy po progach. Zobaczymy, czy znajdziemy jakieś małe miejsce, żeby to wcisnąć. Fajny chiński traktusik. Kurczę. Fajniejszy niż się spodziewałem, a przede wszystkim ta kolorystyka i jakość wykonania wnętrza jest fajna. Co do parametrów mówię. Nie podoba mi się to, że ma ten oto opóźnienie na migraczach. Poza tym, co jeszcze? No wiadomo, mocy jakiejś specjalnej, strasznej nie ma, więc tam przyspieszenia czegoś wielkiego też nie ma. Ale prowadzi się jak zwykły samochód, w miarę, relatywnie. Jakby rozwiązać parking pytanie, za 200 punktów. Albo tu będzie jakieś wolne miejsce, co nie sądzę, albo muszę gdzieś jechać. Tu jest jakieś małe, ale nie wiem, nie będę ryzykował. Teraz bardzo ostrożnie i teraz zobaczymy, jak się panel. Dobra. Tak. Dobrze, jejku. Już mi piszczy. Jeszcze mam miejsce. Gościu, jeszcze mam miejsce. Okej, dobra, czyli są czujniki. To jest jeszcze jedna fajna rzecz. Dobra. Tu nie ma miejsca. Idziemy zaraz jakieś 10. No więc z parkowaniem, jak z każdym innym samochodem. Zostawić gdzieś może tam na parku. Dobra, szukamy. ...18 km. Zaczynałem chyba 22. A nie wiem, czy aż tyle przejechałem. Jest przejściem po północy, tu są gdzieś wolne miejsca, widzę, więc zaraz tu się zabunkruję z tym. Się zmieszczę tutaj za jakiś tutaj. Tutaj jest jakieś miejsce. Dobra, stoimy. Luz. Zaciągnij dźwignię w pozycji park. On był tutaj. Jest parkowanie. Niski poziom baterii 7%, ale zdążymy. Dobra. Wyłączamy. No więc tak. Tak to wygląda. To jest chiński kartus ZD. Całkiem fajny traktusik mały. Otwarte drzwi kierowcy. Dobra. Piszczał o światło oczywiście. Tu są oczywiście te.
tam na dole. Nie pokażę, ale tam jest właśnie ta dźwignięta. Tutaj zaparkowałem to trochę blisko, ale da się ten. Taki raktusik. Z przodu wygląda tak. Tam nie było widać, bo tam było ciemno. Tu pisze, jestem w 100% elektryczny. Tu jest numer trafikarowy, a tu jest wynajmij mnie na dłużej na evpoland.pl. No proszę bardzo, można wynająć takie autko na dłużej nawet. Ciekawe. Jestem tu nowy, pokażesz mi Kraków? A bardzo chętnie. No i mówię, bagażnik na małe zakupy. Otwierany. Taki jak mniej więcej chyba wielkości w jakimś kompaktowym samochodzie właśnie. Nie mikrosamochodzie, ale kompaktowym samochodzie. Dobra, kończymy i oddaję.